Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony UD i witam was w kolejnym już materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon Adventures Red Chapter. Jak pamiętacie, ostatnio wyzwoliliśmy się z, wiecie, z tych strasznych roketów, którzy, prawdę mówiąc, już mnie trochę denerwowali. No wiecie, no kurde, latają wszędzie, łapią rzadkie Pokémony i jeszcze mi przeszkadzają, tak w życiu, we wszystkim mi przeszkadzają, no ale, no zdarza się. No ale dzisiaj muszę się dowiedzieć tak właściwie, co ja mam zrobić. Bo nie wiem, fajnie, że dostaliśmy ostatnio odznakę za darmo, znaczy, no wiadomo, pomogliśmy mu, ale fajnie, że nie musiałem z nim walczyć. No ale dzisiaj muszę się dowiedzieć, gdzie iść, na dobry start, nie zapomnijcie strzelić łapki w górę. A na razie ja bym się przeniósł do miasta. Czemu znowu mikrofon? Mam ostatnio problemy mikrofonowe, o, tak ma być. Chodźmy na Cinnabar Island, ponieważ tutaj jest jeszcze przecież to... To laboratorium, jakkolwiek zwał, tak zwał, ten dziwny dom, tak to nazwijmy. Ja tutaj zupełnie tego miejsca nie oglądałem. Pokémon Mansion, o tak to się nazywa. Profesjonalnie. Może jeszcze zanim tu wejdę... Poczekajcie, a nie, ja mam te Max Ripple wszystkie pokupione, czy ja nie? Ja już nie pamiętam, czy ja ostatnio kupowałem. A zwykłe Ripple. No niech będą i zwykłe. Zwykłe też się mogą przydać, niech będą zwykłe Ripple. I rozejrzyjmy się trochę po tym miejscu. Arthur. Tak, że to była jakaś posiadłość, no aż ciężko uwierzyć, to jest ruina, kompletna ruina. No ale kiedyś pewnie musiało być to pięknie, o, ten koleś stoi przy statuetce. Tak dużo koffingów, kurde, przez tego typa nie mogę aktywować tego Mewtwo. Szkoda, no nic nie zrobimy niestety. Pochodzimy, pozwiedzamy. Tak, o, to jest fajne, że mogę właśnie aktywować sobie zaraz kolejne Ripple, to jest akurat spoko. Nawet jeżeli trwają tak krótko. Tak, że ludzie, którzy mieszkają tutaj, no to naprawdę, no... Ciężkie życie... Mew! O kurde, tam jest Mew. Muszę się jakoś do niego dostać. Zaraz, ale o którym mówisz? Czy to jest prawdziwy Pokémon, wygląda tak cool? Mówisz o tym Mew? Być może. Być może już go zauważyła też. Czekajcie, wow. Tu może jest dużo koffingów, a ja tam koffingami się nie chcę zajmować. Zamiast tego chcę wiedzieć, jak się dostać do tego Mew. Weszliśmy tutaj do podziemi. Tu zawsze były fajne TM-y normalnie, a zamiast tego mamy Firestone'a. Okej. Lava Cookie. No kiedyś jakże potrzebne, nawet nie trzeba by kupować, a jednak nie da się tych statuetek aktywować. Jak widać, jest tutaj to troszeczkę inaczej zrobione. Też nic nie mamy. Znowu, wow, przedmioty leżą. Hardstone zwiększa siłę kamiennych ciosów. Dawaj kolejnego Ripple'a. I mamy tutaj na końcu jakiegoś gościa. Wszystko, czego dotknę, rośnie większe. Naprawdę? Tak, patrz. Aha, że wszystko... To... Wolę, żeby mi nie dotykał. Wiecie, podejrzany koleś. Dobra, chodźmy stąd. Naprawdę, podejrzany typ. A ty kim jesteś? Że to powinien być mój dom. Ale jak to? Że to był jego dom, ale to już nie jest twój dom? Nie rozumiem do końca. Hidden Power, o proszę bardzo. Tak, kolejny Ripple. Może się okazać, że tu w ogóle nie ma Pokémonów. O nie, jest książka, której nie da się przeczytać. Ją położyli w takim miejscu. Tego się nie da aktywować. To jest już chyba ostatnia dziewczynka, Jerry. Czy to jest, wiecie, czy to... Ona się pyta, czy to jest randka w ciemno. Czy ja jestem tutaj z tego przedem? Powiedzmy, że... tak. Tak. Let me... Dzięki. Wow! ludzie, to było dziwne. Teraz powiem nie, sorry, no. O Boże. Ja nie wiem, co to było, no nie wiadomo. To już chyba takie, każdy może sobie domyślić się. Może to był tylko zwykły buziaczek, czy coś w tym stylu. O Boże. Ta gra szokuje mnie za każdym razem. Wow. Masakra jakaś, chodźmy na górę. Chodźmy już lepiej na górę. Pozwiedzajmy sobie to piętro. Pierwsze tam, to był parter. Tutaj ludzie sobie chodzą, tak wiecie. No, Ripple znowu przestaje działać. Flora. No tak, to wszystko się pozmieniało. To nawet książek nie mogę czytać, takie poumieszczali. Hamstwo. Czy chcę usłyszeć historię tego, co się stało z tym miejscem? Tak, powiedz mi, o co tutaj chodzi? Że to ta posiadłość należała do bogatych ludzi. Ludzie tutaj przyjeżdżali z całego świata, żeby zobaczyć to piękne miejsce. Ale pewnego dnia pewien tajemniczy Pokémon spalił to miejsce.
No, robi się coraz bardziej ciekawie. Tam są schody na górę. Sobie pójdziemy potem. Stick. Dostaliśmy patyczek. Okej, okay, nie wiem po co, ale... O, to mogę poczytać na pewno. Poczytaj mi... Nie, też nie mogę czytać książek. Kurczę, nie mogę tych wszystkich dzienników. Czemu mi to zrobili? Czemu, czemu? Tutaj też nic nie mam. Ja tu muszę chyba jeszcze wejść bardziej na górę, jeżeli chcę spotkać tego mi. On był w zamkniętym pomieszczeniu, ale może da się do niego spaść, czy coś w tym stylu. O, oficer Jenny! A co tutaj robisz? Aha, że ona ma teraz... Zrobiła sobie przerwę, czyli jak sobie zrobiła przerwę, to oczywiście w świecie Pokémonów przerwa równa się walka Pokémon. Uuu, Dragonair! Ciekawie, ciekawie. Dawaj go skrancza, nie mam niczego super efektywnego. Dragonair może posiadać jakiś wodny atak. W ogóle siła przeciwników staje, jest coraz bardziej widoczna. Dragon Rage, no to przynajmniej wiemy, że zabierze mi 40 HP. No dobra, ale za to Dragonair leży. Aerodactyl, musisz stawać się coraz silniejszy. Sidra, oj, to już może zmieńmy lepiej. Dajmy Saurona, Sauron. Musisz ćwiczyć, znaczy on jest już silny, no nie oszukujmy się. No nie, nie trafiasz. Besta, ej no, traf w końcu. Już myślałem, że nigdy nie trafię. No, podziękował. Sauron. Wąż cały czas XP, no tak, wąż XP, ale on już ma Ice Fanga. Powiem wam, aha, nawzajem sobie obniżamy atak, cudownie. Auć, trochę, nie, może lepiej zmieńmy. Za dużo to ja nie robię niestety. W sumie na takiego typu Pokemona to co, mógłbym mieć jakiś ziemny atak, ale tu nawet nie mam podobnych Pokemonów z takimi... O nie! Znowu zbiera energię, nie lubię jak to Pokemony robią. Dawaj skrancza. Jeszcze leczy się, ale to leczenie nic nie da. Arbok pokonany, no oficer Jenny wcale nie taka słaba jednak. To było śmieszne, no ja ci dam zaraz śmieszne mówić na temat mojej walki. Tak, musi wracać do roboty, okej. No i co teraz? Czy jest tu coś odblokowane? Ej, no nie mówcie mi, że nie, Zinka dostaliśmy, no niby spoko, ale tu wszystko jest poblokowane, tam nie przejdę chyba. Jak odblokować mam to, to też nie wiem. Nie, no to tutaj chyba kończy się moja wędrówka. Co z tego, że tam jeszcze coś jest, a może są jeszcze te jedne schody? Może ja coś pominąłem, skoro tam były schody, to ja coś musiałem jeszcze pominąć. A no tak, tu były schody, ja poszedłem nie tymi, co chciałem od razu. Dobra. Oj, walki. Terry. Aha, czyli uważa, że się patrzy na nią dziwnie i jej się to nie podoba. Cudownie. Seeking. Kurde, same Pokémony wodne. Ej, w ogóle to ja muszę tutaj potrenować, serio. Tak sporo, bo sporo, ale muszę potrenować. Naprawdę, bo tutaj przeciwnicy już tak dorastają do 40 levela. Aha, zgubiłe się. No spoko, o Firo. No tu na Firoły to ja mam metody. Chociaż jak widać Firo wcale nie taki. O, Ansipar może co jakiś czas, wiadomo, ma możliwość zwiększenia wszystkich statystyk. Zawsze chciałoby się, żeby zawsze tak się działo, bo wtedy to wow, Pokémon staje się niepokonany. Czy może nie niepokonany, ale silny. No i co? Aha, czyli to miejsce tak naprawdę donikąd mnie nie prowadzi, bo tam można gdzieś spadać, tylko trzeba by pootwierać te przejścia. O nie, nie, znowu to miejsce nie. Użyj kolejnego Ripela. Prawdę mówiąc, sprawdziłem wszystko, co tutaj jest chyba, nie pominąłem niczego. No i mam takie dziwne wrażenie, bo nie mogę tutaj w to klikać. No nie, to po prostu się świecę, tak, różne kolorki takie tam. Ale niestety nic z tym robić nie mogę. No to wydaje mi się, że koniec zwiedzania. Koniec zwiedzania Pokémon Mansion. Nie ma tu już nic więcej interesującego. Niestety mamy zablokowane niektóre przejścia. No i no nic na to nie poradzimy. Nie da się tego w jakiś żaden sposób aktywować. Tutaj te statuetki Mewtwo niczego nie aktywują. No i cóż. Trochę tak niby słabo. Teraz, czy my tu mieliśmy market? Jak byłoby tutaj już możliwość kupna Max Ripeli na przykład? O nie, już myślałem, że to market przez chwilę, ale to nie jest market. A nie, tu jest market, okej, już myślałem, że miasto bez marketu. Trochę bida, ale no zdarza się. Tu już są super Ripele. Hyper Potiony również, dobra, kupmy sobie ich sporo, mam hajsy. Ultra Bole też, zawsze a nóż będę chciał coś łapać. Revive'ów mamy bardzo dużo, a super Ripeli, po co mi na razie? O, jeszcze są w markecie ludzie. O, witam. Co tutaj robisz, siostro Joy? Och, cześć. Po prostu kupuję potionki i eliksiry. Aha, że Pokecentrum coraz gorzej idzie. W Pokecentrum i musi teraz, wiecie, kupować sama, kurde, leki. Do czego to dochodzi? Bankructwo. Bankructwo się zbliża. Ale okej, okay, wydaje mi się, że... W sumie to nie wiem, gdzie ja powinienem iść. Może powinienem iść do Saffron City? Ale to z Celadon powinno być chyba najszybciej. No w sumie, no jedna, no, z
kilku miast jest możliwość. Ja już tutaj chodziłem tędy, prawda? Tak, ej, nie wiem, tak szczerze mówiąc, gdzie dokładnie mam się kierować, ale zaraz zobaczymy. Dzisiaj trzeba zwiedzać. Trzeba sprawdzać. Może gdzieś akurat przejdziemy. Ej, witam, rozmawiałem z tobą? Pewnie kiedyś rozmawiałem. O nie, dziki Growlite. Jeszcze obniża atak mojemu świetnemu Pokemonowi. No i co? No i co? No i co? Droga piąta. No tak, to jest, tutaj jest droga piąta, ale tu była jedna droga zablokowana i to nie wiem, czy nie tu. Może już jest odblokowana? Ej, tam chyba stali goście normalnie. A teraz już... A, stoją dalej. Inna sprawa jest jeszcze taka, że byliśmy już w Saffron, znaczy nie w Saffron, tylko spotkaliśmy Articuno, spotkaliśmy Moltresa, może powinienem udać się, żeby spotkać Zapdosa, ale Zapdos jest już przecież pochwycony, no chyba, że i tak do elektrowni przejść się powinienem, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. No zobaczymy, w sumie no to tak, jak zaraz, jestem tutaj, gdzie tu jest ten koleś od teleportów, panie. Ja potrzebuję teleporta. Teleport, teleport, o tu jesteś. Dobra, jakbym chciał do elektrowni, to chyba Lavender Town. No i tylko, że tutaj jest wszystko pozmieniane. Kurczę, się tutaj pogubię troszeczkę. Ale serio, trzeba trochę pochodzić. A no tak, bo tutaj widzicie, normalnie to była jaskinia. A teraz tu mamy cmentarz, więc to tak raczej nie to miejsce. Gdzie ja powinienem się kierować? No bo już z tamtych niektórych miast to nawet nie mam jak wyfrunąć. No dzisiaj tak myślałem sobie, że będę dzisiaj zwiedzał, będę sprawdzał. Co tutaj jeszcze, gdzie tu jeszcze powinienem się udać? Co robić? No wiadomo, zespół R tam czyha na wszystkich, ale... Teraz tu też przechodziliśmy, prawda? No tak, te wszystkie miejsca to ja dobrze znam. Aha, nie, bo tutaj nic więcej nie było. Bellsprouty. Bellsprouta to ja tam podziękuję za Bellsprouta. A na przykład... Muszę posprawdzać miejsca, wszystkie... O nie, tu się nie da surfować, o nie. Straszne. Tu nie posurfujemy. Teraz się zastanawiam, no gdzie, a może, a wiem gdzie powinienem się kierować. Czemu ja z Lavender Town? Mimo wszystko może z Cerulean da się jakoś przejść gdzieś dalej. Tam nie było kiedyś zablokowanego przejścia. Nie wiem, ej, serio. Ta mapa jest tutaj trochę zmieniona, ale ja się nie poddam. Trzeba szukać po prostu drogi. Droga dziewiąta. A, ja nie byłem na drodze dziewiątej. I tak, ona była zablokowana wcześniej. Jeżeli tu są Pokémony na tym levelu, to ta droga musiała być wcześniej zablokowana. Wow, Rock Climb, jaki mocny. Ale Sauron też jest mocny po prostu. Czemu na czerwono? Aha, że gdyby tylko miał Machampa, to by wygrał. Okej, okay, skoro tak mówisz, że Machamp to jest ten, który daje zwycięstwo, to okej. Okay. Tak, ja też jestem trenerem, nie wiem ilu jeszcze tutaj trenerów spotkałeś. Ancient Power, zwiększ mi statystykę. Zły Ancient Power, nie chcę. Nie chcę zwiększać statystyk. No jak na złość, ostatnią szansę daję ci. 5 ataków żaden nie zwiększył statystyki, no trochę niefajnie. Ale nie po to mamy Cruncha, ale no chciałem, jednak wiecie jakie było założenie. Wiecie jakie było moje założenie, no nie, i przeżył z tą mi jeszcze Diga. A, Diga to ty sobie używaj. Głupi trener z głupim Bactrio. Wąż coraz silniejszy. Chwali się, ale coś mało expa tutaj leci. Znaczy nie mało expa, tylko mało hajsu. Tu jest jakaś dróżka. Tu jest więcej trenerów. Na razie to dzisiaj trenerski żywot, czyli walka. TM07, co to jest TM07? No muszę sobie posprawdzać te TM-y. Może mam coś tam ciekawego, żeby dać na przykład Aerodactylowi. Shadow Ball Brick Break. To są takie dobre rzeczy jak Shadow Ball Brick Break. A teraz dostaliśmy 7, a to był Hail. O, Hail. Hail to wiecie, tak średnio. No dobra, co my tu mamy? Jesteś trenerem Amosie. Aha, spoko. Lecimy dalej. Tu może być przejście do elektrowni. Może właśnie tam powinienem się kierować. Ej, ty nie chcesz ze mną walczyć? Podejrzany. A chce ze mną walczyć. Nie chcę części ciebie. Ej, no nie chcę nic mówić, ale dzisiaj to jest jakiś po prostu... Wszyscy sobie uznali, że będą walić do mnie jakimiś podtekstami. Nie, nie chcę. Nie chcę, typie. Naprawdę nie chcę. O, gravelery padają. Cudownie. Nie jestem tough guy. Co za koleś. Czekajcie, tutaj... o, miał. Ale już Shiny go miała, już mamy, więc pewnie to nie może być Shiny miał. Dobra, przejdźmy się tam dalej. Myślałem, że jeszcze tutaj coś jest do sprawdzenia.
Tu mogę spaść tędy, ale tu jest zaraz wyjście, no to się nachodzę. I droga 10. O, ty jesteś trenerem oczywiście. Tak, przebyłem całą drogę specjalnie dla ciebie, no po prostu, no, no nie było innego powodu. Fajnie, brick break, ale po co brick break, skoro serw miażdży? To jest słabe. Aha, Geodu i jednego sobie wzięli Gravelera. No, jest moc. Jest moc. KO, KO coraz silniejszy, może być. Sprawiam, że jest mu smutno. No, no, zdarza się, zdarza się. No i co my tu mamy? Marta. Czy próbowałem kiedyś mamu Milka? Sprzedaję ludzkie mleko tutaj. Powinienem przestać grać w tę grę. Te podteksty tutaj to mnie aż po prostu niszczą mnie po prostu. No co ja mogę wam powiedzieć? To za dużo dla mnie. Nie chcę więcej tych podtekstów. Jinx. Kogo możemy dać na Jinxa? Aerodaktyla. Ma Cruncha i jest szybszy. No właśnie. To był dobry pomysł. I Parasect. Znowu Parasect. Parasect, Parasect. Wąż, zastosujesz taktykę z Ice Fangiem. Jeszcze nie tak silny, ale mówię, no przeciwnicy są na tych samych prawie że levelach. Aqua Tail, oj przyda się. Tylko szkoda, że mam Surfa, powiem wam. Może się Trasha otłucze, chociaż Trash sam sobie jest fajny. Bite jest na razie słaby. Bite mi niepotrzebny. Chodzi o to, że Aqua Tail jest fizyczny. Ja potrzebuję bardziej fizycznych ataków wodnych niż kurde Surfa. Aż niepotrzebnie go uczyłem tego Surfa, prawdę mówiąc. Sofia. Co ty tam do mnie mówisz? Co ty tam mnie próbujesz wyuczyć? To ja nie wiem, ale surfuj, surfuj ropuchu. O, dzisiaj. Dzisiaj dzień pojedynków. No jeszcze ropuch zatruty. Zaraz moje Pokémony będą padnięte, a nie chcę mi się cofać aż tak daleko. Oby tu zaraz było jakieś centrum Pokémon. Bardzo by mi się przydało. Mamy przejście. O co chodzi? Nie możesz przejść. Aha. No to tak fajnie. Poczekajcie. Mam coś takiego jak antidotum. Czy nie mam antidotum? Są antidota, oczywiście. Natomiast w sumie cofać się w ten sposób, to po prostu, gdzie to są super potiony, poleczę wszystkie moje Pokémony. Niech będą zdrowe. Normalnie spodziewałem się tutaj trochę elektrowni. No chyba, że trzeba przepłynąć. Normalnie zawsze trzeba było płynąć do elektrowni. Może tutaj też się da. Tylko tutaj dostępu do wody nie ma. Tu jest dostęp do wody. Zaraz zobaczymy, dokąd mnie on zaprowadzi. O, do Pokebola, a co tu jest? Earthquake, o kurcze! Ej, jeden z najlepszych TM-ów, jakie mogły mi się chyba trafić. Absolutnie. Dawaj mi Earthquake'a i powiedz, że mam ich tak nieskończoną ilość. KO uczy się Earthquake'a, wiadoma sprawa. Znaczy, chyba. O kurde, ma Strength Fajkata, to może nie. Masz w sumie fajny ten moveset. Ale Aerodaktyla z chęcią, wąż też fajnie jakby się nauczył. Teraz wiecie, ale Aerodaktyl, nie no, na razie Aerodaktyl niech się uczy zamiast Roura. Obowiązkowy po prostu, no chociaż nie ma typu ziemnego, to obowiązkowo musi to mieć. No dobra, tutaj coś znaleźliśmy w wodzie, może tutaj rzeczywiście gdzieś tam jeszcze był dostęp do wody i dostanę się do elektrowni. O, jest tutaj dostęp. I co my tu mamy? Tu nie mamy nic, oprócz tego, że ten takule na 5 levelu, a to dość tak biednie. Aha, tutaj też nic, ale tu gdzieś płyniemy. Płyniemy. No, wiedziałem, że coś tu musi być, że to nie może być taka zamknięta ścieżka i takie, a tu wcale nic nie ma. Przepłyńmy sobie jeszcze na górę. Tak, tu wszędzie coś jest, tu wszędzie można wychodzić. Ej, czy to jest elektrod? Jak to jest elektrod, to tam jest elektrownia na 100%. Tylko jeszcze chciałem sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma ciekawego. Chyba, że to jest to samo przejście, tylko że po prostu na piechotę. Chyba tak. Sorry, Vulpixy, nie chcę was. Niepotrzebny mi jesteście. A to Voltorby, nie elektrody. No w sumie elektrod ma na odwrót, zapomniałbym. Okej. Okay. Ekansy, już myślałem, że jakieś Pikachu tylko i wyłącznie będą tu chodzić. Dobra. Ej, a tam do góry sprawdzałem, czy coś jeszcze jest, czy nie. Jest coś tutaj. A, wodospad, już widzę wodospad. No niestety, bez Waterfalla się tutaj nie dostanę. Zamiast Surfa wolałbym na przykład Waterfalla u Gyaradosa, byłoby wtedy świetnie. No dobra, no to chyba wchodzimy do tej elektrowni. Power Plant, dokładnie. Ej, dobra, sobie, no tak, pewnie Magnemite, nie Magnemite. Dajcie mi... Gdzie to jest? No halo. Gdzie ja mam moje Super Soul Repele zwykłe? Dobra.
Tak, Super Repelita jeszcze nie mam, bo nie kupiłem. Pochodzimy, pozwiedzamy. Na razie coś tak biednie. Tutaj zawsze też było sporo przedmiotów w elektrowni do zdobycia. O, o, o. Tylko czy to nie, czy to jest na pewno Pokeball? Tak, to jest Rare Candy nawet, już drugi. W sumie tego Rare Candy na razie nie wykorzystuję. Potem może, jak będą bardziej potrzebne. Dawaj kolejnego Repela. Tu nic nie ma. Normalnie było tu znacznie więcej przedmiotów. Znacznie, też niektóre to były, wiecie, Pokemony, więc trzeba było uważać. A tutaj tak biednie. No Zapdosa to my już tu raczej nie spotkamy, no w końcu on już był w posiadaniu zespołu R, no chyba, że go tutaj też przetrzymują. Że LT Search też tutaj się znajduje. TM06, no i kurde, znowu za szybko tutaj bawię się z tym wszystkim. Szóstka to co to było? Toxic, o, też cenne bardzo, cenny TM-ek, może być. Chodźmy w górę. Chodźmy w górę, posprawdzajmy, co jeszcze ta elektrownia skrywa przed nami. Kolejny Pokeball. Proteinka, może być. Ogólnie cenne przedmioty na razie tu bardzo spotykamy. Jeszcze coś. Co tym razem? Metal Powder, ale w jakiej zasadzie działa Metal Powder? Nie wiem, jak ktoś wie, to niech napisze. Ja tam się nie orientuję na temat Metal Powdera. No i co, mamy tu wyjście, ale... Czy tak jakby... Co to jest za maszyna? Aha, lepiej nie kręcić się tutaj. Powiem wam, że jestem troszeczkę rozczarowany. Znaleźliśmy elektrownię, ale nic mi to nie pomogło. Tu nic nie ma. Tu normalnie byśmy spotkali Zapdosa. Szukam jakiegoś ukrytego przejścia, ukrytego pokoju, ale nie. Tutaj niczego takiego nie będzie. Po prostu tutaj nic nie ma w tej elektrowni. Jak widać, ktoś był przed nami i ją opróżnił, a przede wszystkim opróżnił ją z legendy. Szkoda troszkę. Gdzie spotkamy więc Zapdosa? Gdzie jest zespół Ery? Gdzie tam się przemieszczać? Ja tam nie wiem. Tutaj też byłem, prawda? Ja już nie wiem, gdzie ja byłem, a gdzie nie. Ale chyba wszystkie pokoje zwiedziliśmy. Muszę się już po prostu stąd wydostać. I to jak najszybciej. Tylko problem jest w tym, że fajnie, odkryłem coś nowego, odkryłem jakieś nowe miejsce. Teraz jeszcze powrót stąd, to będzie w ogóle masakra, ale... Jezu, co za elektrownia, no nie mogę stąd wyjść. No, o, wyszliśmy. Cudownie, tylko powiem szczerze, że jestem naprawdę zawiedziony, bo myślałem, że trafiłem do miejsca, które mi coś wytłumaczy, dzięki któremu będę coś wiedział. A wyszło, że nic nie wiem. Jestem niczym Jon Snow, nie wiem nic. No i tak słabo trochę. No fajnie, Zapdos, no... No nie ma Zapdosa, no nie ma Zapdosa, tam nie przepłynę. Tu ogólnie cała ta droga zamknięta, no jak skoro tu jest droga zamknięta, tak naprawdę sprawdziłem wszystko inne. Już no, nic tutaj nie jest tajemnicą dla mnie. To nie wiem, będę musiał się jakoś lepiej zorientować, będę musiał lepiej przeszukać tutejsze tereny. Może wtedy coś odkryję, wtedy jakaś nowa ścieżka ukaże się przede mną. Bo na razie to niestety błądzę. Fajnie, znaczy błądzę, przy okazji odkryłem coś fajnego. Jest elektrownia rzeczywiście, no ale... Ale zbłądziłem. Zbłądziłem to tak porządnie. Posłuchajcie, nie chcę błądzić dalej, tak więc jeżeli odcinek dzisiejszy wam się podobał, dzisiaj mnóstwo walk było, ale takiego też poszukiwania, przygody i tym podobnych, to nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapy w górę, skomentujcie, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my w kolejnym materiale mam nadzieję, że już tak bez błądzenia dotrzemy do celu. Ale to tyle na dziś, tak więc do zobaczenia, cześć i czołem i do kolejnego. Hej!